Witam w kolejnym filmiku. Jednak przed wyjściem nie zdążyłam. Z drogi też się nie udało. Sypie bardzo mocno. Nie wiem, co z jutrzejszym naszym wyjściem, wycieczką, bo jak będzie tak sypać, to pewnie trzeba to wziąć pod uwagę. Co prawda to jest takie dosyć urokliwe, bo to jest tak w formie takich ładnych płatków. Więc to nie jest jakiś tam po prostu wpadająca w nas, nie wiem, ogromna ilość takiego śniegu z deszczem. To są takie bardzo urokliwe, piękne płateczki. Więc. Ale dosyć uciążliwe, dosyć duże ilościowo. Więc postanowiłam, że tutaj z budynku po prostu uda mi się nagrać. W ogóle chyba trzeba zrobić jakiś program tych filmików w takim sensie, żebym o żadnej z obietnic nie zapomniała. Troszeczkę tych obiecanych motywów, troszeczkę tych obiecanych odcinków odnośnie motywów w odsłonach, obiecanych też konkretnych omówień zapachów, a i też wcześniej inne zaplanowane filmiki, także troszeczkę tego jest. Dodatkowo też wpadają mi oczywiście co chwilę jakieś nowe pomysły, ja mam 1000 pomysłów na minutę, tysiące poznawanych kolejnych zapachów, tylko po prostu człowiek nie jest w stanie na bieżąco. Wydaje mi się, że a propos zapowiedzi, muszę w końcu nagrać ponowne wrażenia z tych wcześniejszych 3 dosie i z tych nowych. Moja mama też się skusiła. Jak będziemy u moich rodziców na święta, to sprawdzę z kolei te, na które moja mama się skusiła. Tam wiem, że dostała jakiś jeszcze inny zapach w formie próbki. Generalnie skusiła się na 2 te, które ja miałam, które też omawiałam w tym pierwszym filmiku. Pamiętam, że z rabarbarą, to chyba rabarbar i ten ubarw Iberis, ale też zdecydowała się na jeszcze inne, na które ja się zdecydowałam. Ja tak mówię, jeszcze paczki nie rozpakowałam, dlatego że to tak właśnie często w praktyce wychodzi. Ja to staram się odbierać na czas, ale nie zawsze jestem w stanie to od razu rozpakować, ale też dokonać testu, bo przeważnie już jakieś tam zapachy są w użyciu, czy to globalnie jakieś znaczy globalnie to raz, po prostu ogrom różnych testów, praktycznie ja co gdzieś przejdę przez jakieś miejsce, gdzie mam jakieś właśnie próbki, dekanty i tak dalej, to zaraz coś aplikuję, także w kółko zawsze, jeżeli gdzieś jesteśmy w terenie, gdzieś jestem na dworze, gdziekolwiek po prostu poza domem, to i tak w kieszeniach, w torebkach, wszędzie w płaszczach, kurtkach, w płaszczach, kurtkach, generalnie we wszystkim, bo po prostu zawsze są jakieś samplerki, nie samplerki, dekanty, także w samodarii też tak ma. Weźmie jakąś kurtkę, która na jakiś czas była zostawiona i razem mówię, że gdzieś tam w kieszeni, gdzieś coś tam kolejnego ma, i się wypyta, czy na przykład czy to jest dobre na użycie teraz, bo może to być tak, że nie wiem, to było na jakąś aurę pogodową, teraz jest taka totalnie inna i może niekoniecznie, także to tak różnie, albo na przykład często takie pytania właśnie, ile tego użyć, w sensie, bo ja już po nazwie, co to jest i na przykład wiem, że to jest taki zapach, którego należy użyć na przykład w małych bądź na przykład większych ilościach, jakby, a jak ktoś na przykład nie wiem, to mógłbym tylko użyć za dużo chociażby, żeby właśnie, bo czasami pyta, ile tego użyć, ile psików. Właśnie dlatego, że ja już po prostu po tym, co to jest, wiem, jaka ilość aplikacyjna będzie ilością odpowiednią. Ponieważ nieodpowiednią aplikacją można sobie ten zapach niestety, czy zapach, generalnie jakikolwiek zapach zniszczyć. Zniszczyć albo odczucia, wrażenia, albo też po prostu nic z niego nie wyciągnąć. Jeżeli to jest zapach, który wymaga jakiejś tam mocniejszej aplikacji, jak ktoś zaplikuje, nie wiem, 1-2 psiki, to jest coś tak właśnie raczej lżejszego, no to po prostu nic z tego nie wyniknie. A w ogóle, jeżeli chodzi o zapach dnia, to ja mam w użyciu budikowe Chloe, czy Chloe Cedrus i podtrzymuję, to jest udany zapach z taką trochę świeżością, cytrusowością, na podbiciu drzewem, taki właśnie trochę drzewny, cytrusowo-herbaciany, powiem, taka cytrusowa herbata. Natomiast to nie jest jakiś taki zapach dla mnie wstrząsający, mam sporą ilość mililitrów w formie sporego dekantu, ale to nie jest taki zapach, że ja po prostu, nie wiem, muszę mieć. Nie, to nie jest taki zapach, po prostu, który, no nie wiem, tak wstrząsnął, że skończy się flakonem. Jest udany, ładny, szlachetny, komfortowy, o, to bym nazwała ten zapach komfortowym. Takim właśnie człowiek na przykład, nie wiem, się zastanawia, to myślę, że ten zapach może być zawsze dobrym wyborem. Jeżeli wiemy, że na przykład czeka nas, nie wiem, jakaś podróż, bądź duża ilość wokół nas, myślę, że to może być taki właśnie komfortowy zapach, to raczej nie będzie zapachem problematycznym, który ładnie wokół nas roztacza aurę, jeżeli go zaaplikujemy na włosy, tak właśnie tak po prostu dookoła nas,
Mam flakon papirus z tych butikowych Chloe Chloe. One są takie zielone, to też są takie właśnie ładne, bezpieczne, albo po prostu, nie wiem, ciekawią mnie inne, ale widzę, że to są takie po prostu zapachy z takim nurtem świeżym, ale nie jakoś nudnym, ale to nie są jakieś dla mnie takie zapachy, jakby wskazałabym inne drzewno-cytrusowe, cytrusowo-herbaciane, czy jakiekolwiek tutaj cytrusowo-zielone, które, że tak powiem, bardziej by mi tak się, że tak powiem, w głowę wkręciły. Bardziej bym wstrząsnęły, bardziej by mnie urzekły, uzależniły i tak dalej, i tak dalej. Także mamy zapach dnia. Swoją drogą mógłby to być dzienniczek mainstreamowy w ramach tego odcinka, ponieważ no mamy mainstreamowy zapach. Butikowy co prawda, też seria też butikowy mainstream, ale jednak mainstream. Także myślę, że tak to podepniemy ten filmik. Zapowiedź a propos tego dossier. Jak komuś udało się od ostatniego filmiku coś poznać, to dajcie znać jak wrażenia. Ja się skusiłam na pewien zapach, którym widzę ogromną nadzieję pod kątem takiej bazowości w połączeniach z innymi zapachami, bądź pod inne zapachy, ale takiej bazowości niesamowicie trwałej, parametrowej itd. Tylko, że zapachy dossier to jest często u nich podawane, że trwałość, parametry, wszystko nie do zdarcia, a zamówiłam taki zapach, który jest takim dosyć cielesnym drzewnym, może być taką fajną bazą pod inne, także... A cenowo, nawet względem takich cen oficjalnych w Stanach, te ceny u nas w Polsce tego sprzedawcy, który jest chyba, z tego co wiem, od koleżanki z dystrybutorem jedynym na Polskę, dossier, no ceny są naprawdę nawet nie tyle przyzwoite, ale bardzo niskie tak naprawdę. Już kiedyś, jak ten filmik nagrywałam, to robiłam przelicznik na mitry w tej promocji 3 plus, trzeci w zasadzie za pół ceny. No, to w przypadku niektórych zapachów to jest na przykład około 40 parę groszy za mitr, także no bardzo niskie ceny za bardzo dobre parametry, tylko żeby jeszcze trafić zapachem. Jeżeli chodzi o mówienie konkretnych zapachów, oczywiście pamiętam obiecałam Gosia Admirabilis, wcześniej jeszcze też obiecane są te zapachy z Kodali. Jak coś jeszcze z konkretnych zapachów do mówienia umknę, to oczywiście dajcie znać. Co tam jeszcze, jeżeli chodzi o takie wieści perfumowe, skoro taki filmik wielotematowy. W ogóle dajcie znać, co u Was dzisiaj w użyciu, także też oczywiście zapraszam się do dzielenia się informacjami. Dajcie znać, czy coś znacie z butikowych Chloe Chloe, czy w ogóle coś spojrzeć, jakby a propos mainstreamu, to marki Chloe Chloe, to mam spory dekant pewnego zapachu, z tych, powiedzmy nowości z tej marki, ale akurat jest z butikowych. Od koleżanki zdobyłam, bo wspominałam o koleżance z Sopotu, która robi rozbiórki na przykład różnych zapachów rzeczy z mainstreamu, ale to nie od niej. A tam w głosowaniu, z tego co widziałam, chyba wygrała w końcu inna rzecz od owej koleżanki, czyli że to nie zostały wybrane zapach Sary, nie został wybrany ten zapach Muglera, czy ten, czy ten drugi, coś tam jeszcze, a i coś tam jeszcze było, w każdym razie coś jeszcze innego. Także zobaczę, co tam jeszcze było i to będzie omówione. Jak ktoś zatrwał do tego momentu, to mogę powiedzieć, że potestowałam z paczuszki od Moniki ten dekant Incense City i one są drzewne, to one musiały mi się kojarzyć z lasem i teraz je odbieram w taki sposób dosyć cedrowo, drzewno-sandałowy, w takim sensie taki cedro-sandałowy, jak mamy w Diptyk tam dało. A przystępniejsza cena, także myślę, że udany zapach marki All Saints. Ja o tej marce już kiedyś opowiadałam. Czy ja w końcu... To już ostatnio brałam Decant Rain. Nie wiem, czy aż tą paczkę odebrałam, czy się ona jest, nie rozpakowana, przez sobie przypomnieć, że nie odebrałam w ogóle. To o Rain jeszcze będę opowiadałam. Ja ten Rain widziałam wcześniej jako flakon. Nie zdecydowałam się na flakon, dlatego że po nutach, opisach jakby... Nie sądzę, żeby to był taki Rain, deszcz, wilgotne klimaty, które sugeruje nazwa. Tak bardziej po tym wszystkim spodziewałam się innego klimatu, także tak bardziej testowo pod kątem ogólnie marki. Zapraszam oczywiście do kolejnych zadawania, kolejnych pytań, jeżeli chodzi o to klienta perfumowy do w ramach tych wszystkich moich zapachów robionych. Jakby te pytania będą realizowane w ramach tych wszystkich już bodajże chyba 22 zapachów, które stworzyłam. Różnorodność tego jest bardzo duża, jak mówiłam, także myślę, że spokojnie można te wszystkie pytania w ramach tych zapachów realizować. Oprócz tego, co tam jeszcze obiecałam? Nie wiem. Chyba ten wielotematowy, różnorodny tematów poruszałam, podejrzewam około 10, zostawę na razie. Jak mi się uda tutaj jeszcze trochę pochodzę, poczytam, jak się uda jeszcze trochę tu coś nagrać, to może któryś z tych kolejnych motywów, które obiecałam.
bo ten tak naprawdę słodki dym został wybrany ogólnie jako motyw, ponieważ mandarynka, las, myślę, że figę też, to będzie w ramach tego zadania nuty w odsłonach. Także tak to planuję zrobić. No i to chyba to. Nie wiem, co jeszcze chciałam powiedzieć. Jeżeli chodzi o serię do takiej tygodniowej, codziennej realizacji, nie wiem, czy w końcu została wybrana, czy nie. Tam były wybierane, ale po prostu nie były to wybory w ramach czegoś takiego, że jest taka seria, bo to miało być w ramach jakiejś serii konkretnie, jakiejś, nie wiem, tydzień serią budżetową, tydzień serią motywy perfumowe, tydzień serią taką i taką. Tam chyba nie zostało to wybrane.